Moi drodzy, bardzo serdecznie witam Was w takim krótkim filmiku na spontanie. Ten filmik powstał z takiego zamysłu, ponieważ chciałabym się troszeczkę wytłumaczyć, dlaczego tak długo nie kręciłam tych kolejnych odcinków o naszych rodzimych artystach. Mianowicie z takiego powodu, że troszkę chorowałam i niestety mój organizm był na tyle osłabiony, ale że nie... lubimy kotki i pieski. Lubimy kotki i pieski. I mój organizm był na tyle tak bardzo osłabiony, że nie byłam w stanie zorganizować sobie takiego czasu, by móc nakręcić te filmiki. Mamo, Suzanka jest tutaj. Tak, Suzanka jest tutaj. Suzanka to jest nasz piesek. I no, po prostu nadzwyczajnie tych filmików nie nakręciłam. Były też inne czynniki, które jakby niestety wzmagały tą bezsilność, ale o tym nie będę mówić. W każdym bądź razie, tak, pochwal się, masz piękne kaczuszki. Tak, tak. W każdym bądź razie, w trakcie tego trudnego czasu pandemii, który niestety był trudny, podejrzewam, że dla wszystkich, dużo czytałam, dużo rozmyślałam na temat nowych... I dużo bawiłam ze mną. I dużo się z tobą bawiłam, tak, na temat nowych bohaterów. I chciałam zapowiedzieć, że już w najbliższą niedzielę pojawi się kolejny odcinek o naszej rodzimej artystce Zofii Stryjeńskiej. Również już w głowie mam nową bohaterkę. Melanie? Nie Melanie. I mam już przeczytane artykuły i książkę biograficzną tejże bohaterki. W każdym bądź razie chciałam Wam podziękować, że jesteście, że oglądacie moje filmiki. Szczególnie chciałam podziękować tym, którzy są moimi subskrybentami. Kaczuszki, tak, pokazujmy kaczuszki. Są moimi subskrybentami. Jeszcze tylko jedna kwestia. Dostałam taką informację zwrotną, że moje filmiki powinny być krótkie i takowe są. Jednak chęć przekazania informacji, jakby największej ilości informacji o moich bohaterach jest tak silna, że nie mogę zatrzymać się i zmieścić wszystkiego w jednym filmiku. I będę tworzyła wiele historii, wiele odcinków o danym bohaterze, o ile znajdę ciekawe informacje na jego temat. W każdym bądź razie zależy mi na tym, aby przekazać jak najwięcej. Wiem, że trudno jest w dzisiejszych czasach, bo tak się nauczyliśmy, a nie jest to fajne i tego nie pochwalam, że skupiamy się, a właściwie nie skupiamy się, bo nie jesteśmy w stanie skupić się dłużej niż 6 czy 7 minut na filmie. I to nie jest takie optymistyczne. Zachęcam do dłuższej, może nie refleksji, ale do oglądania nie tylko przez 2-3 minuty, czy maksymalnie 6-7, ale żeby się zatrzymać na danym temacie troszeczkę dłużej. Jeszcze raz pokazuję kaczuszki. W każdym bądź razie jeszcze raz dziękuję, że jesteście. Musisz powiedzieć, jak na imię mam moje kaczuszki. A tutaj jeszcze tak, muszę powiedzieć, jak mają imię kaczuszki Melanii. Melania, jak na imię mają twoje kaczuszki? Fela, Blake, Marlow, Mar.
Szafer, słonica, Emilki i Fanurka. Ojej, no to takie bardzo zagraniczne imiona. Tak więc zachęcam i zapraszam już w najbliższą niedzielę do oglądania kolejnego odcinka o Zofii Stryjeńskiej. Pozdrawiam serdecznie, buziaczki. Trzymajcie się. Moje kaseczki też.